Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki. Habibi, I love you, I need you, Habibi. Demuéstrame tu devoción. Habibi, I love you, I need you, Habibi. Si yo soy tu luna y tu sol. Uszanowanie wszystkim, mamy dzisiaj wtorek, 26 marca. Zapraszam na kolejny odcinek na kanale Moja Irlandia. No na początek tutaj wraciłem was pioseneczką o Habibi, czyli moje kochanie. Z tego względu, gdyż mamy właśnie przełom w sprawie inżynierów i doktorów, którzy mieli przybyć do nas do Fermoj, więc za chwilę wam tutaj wszystko opiszę. Później przeniesiemy się do Rosji. Tu przytoczę kilka komentarzy kolegi Sławka i parę filmików wrzucę sobie z Telegrama. Mam nadzieję, że YouTube nie zablokuje tego, bo Facebook już parę razy mi tutaj pogroził, że udostępniam brutalne filmiki. No tam nie ma nic brutalnego, ale jest pokazane te mordy tych gości. Moja tutaj konkluzja też będzie odnośnie tego zdarzenia. No widzę tutaj podobieństwa do zamachu w mińskim metrze, kiedy to Łukaszenka skazał na śmierć dwóch chłopaczków niewinnych. Byli niewinni na 200%, więc tutaj możemy to porównać. No i na koniec jeszcze tam kilka wniosków własnych i będziemy kończyć. Także zapraszam do oglądania, wysłuchania. No i jak zwykle tradycyjnie zapraszam do opisu, tam znajdziecie kilka linków, jak również linki do pomocy naszym tutaj potrzebującym, więc zachęcam, tym bardziej, że teraz zbliżają się święta, to każda złotóweczka by się przydała. Także zapraszam na kolejny odcinek i ruszamy. Na tym filmiku są pokazane sceny, które ukazują niezadowolenie naszych tutaj wspaniałych przybyszów z Bliskiego Wschodu, jak i również z Afryki. No głównie ci goście są rozlokowani w różnych hotelach, jakichś B&B. Tak jak mówiłem wcześniej, zdarzały się podpalenia. No ten hotel tutaj to jest Cluny Strand Hotel i w tym hotelu właśnie zdarzają się takie tutaj akcje. Widać, że nudzi już ich pobyt w tych hotelach, więc chcieliby wydostać się na wolność, pewnie już by chcieli dostawać benefity pełne, pewnie by chcieli iść na swoje. No wiadomo, frustracja rośnie, tym bardziej, że testosteron w takich miejscach, gdzie same chłopy, osiąga bardzo wysoki poziom, więc wydaje mi się, że to logiczne zachowanie, naturalne zachowanie dla tych właśnie tutaj gości. No i komentarze są takie, a nie inne. Za chwilę wam tutaj je przytoczę. No i tu ludzie, możecie zobaczyć, piszą wysłać, aresztować i postawić zarzuty oraz deportować. Później piszą, że podatnicy płacą pieniądze za obronę takich skamerów i deport straight away, czyli deportować od razu. No i tutaj ludzie ogólnie wyrażają swoje niezadowolenie, więc to jest jednostkowy przypadek, więc takich przypadków jest bardzo wiele, więc za chwilę wam pokażę akcję, która została przeprowadzona przez policję właśnie w moim miasteczku. I tutaj jest dobre. Feeding time at the zoo must be late, czyli pora karmienia w zoo opóźniła się, czy coś takiego, coś w tym stylu. No i tutaj ludzie piszą ogólnie, wywalić tych gości z kraju. No ogólnie
nastroje wśród Irlandczyków są bardzo, bardzo negatywne, jeżeli chodzi o przyjmowanie kolejnych tutaj uchodźców, czy Ukraińców, czy właśnie takich przybyszy z Bliskiego Wschodu. Czyli to jest po prostu zaplanowana akcja, żeby tu, jak to mówią spiskowcy, żeby obalić rządy, które są demokratycznie wybrane, jak gdyby, ale które mają lewicowe przekonania i do rządu, do władzy dojdą ultraprawicowe, ultra takie skrajne jakieś tutaj organizacje nacjonalistyczne, które będą tępić tych wszystkich tutaj nielegalnych, jak oni tu mówią, aliens, czyli obcych. No i tutaj chciałbym się skupić właśnie na jednej tutaj z grup. Ona się nazywa Island First, tu widzicie ich logo. Jest to tutaj grupa malutka, oni na razie tutaj... Ja pamiętam, jak 2 lata temu pracowałem w hotelu, to oni przyjechali do Mitchelstown. Jeszcze pamiętam, jak Ukraińcy przyjeżdżali i Irlandczycy dawali im chaty, tam różne benefity pierdoły. No i tutaj Irlandczycy już żygają, tylko co ja tutaj czytam, żygają tymi Ukraińcami, bo oni mają jakieś dodatkowe przywileje, że mają jakiś tutaj scheme, czyli taki program, gdzie mają jakąś zniżkę. Mógłbym się to poczytać, nie chcę teraz tutaj spalić informacji na ten temat. I oni tutaj mogą sobie wynajmować jakieś chaty pod tym właśnie programem, jak gdyby program pomocowy. No teraz wprowadzili tak, że ci, co przyjeżdżają teraz z Ukrainy do Irlandii, będą mogli tylko przebywać 3 miesiące, jak nie znajdą pracy, to wypad. Niby tak jest, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Są teraz takie sytuacje, tam ludzie piszą właśnie na forach, że głównie na Facebooku, że ludzie przyjeżdżają do Irlandii, pobierają jakieś zasiłki, później wyjeżdżają do Kanady. W Kanadzie zostają tam na ileś miesięcy, tak jak przysługuje ten zasiłek, i wracają do kolejnego kraju Unii Europejskiej i tak pobierają zasiłki, mimo że na ich terenie nie toczy się wojna, po prostu taki tutaj skamerstwo. No i ludzie też, wiadomo, nie są głupi i w końcu kiedyś siądzie im psycha i zaczną robić samosądy. Także tego się obawiam, że może do tego dojść, chociaż, no nie wiem, no, wydaje mi się, że ta sytuacja, która doprowadziła do wysokich czynszów, wysokich tutaj kwot za domy, za mieszkania, może spowodować jakieś tutaj lokalne zamieszki, które przerodzą się w jakieś czystki, nie wiem, może podpalą jakieś tutaj, nie wiem, osiedla dla Ukraińców, osiedla dla jakieś domy dla tych uchodźców, no nie wiem, jak to będzie wyglądało, no ale widzę, czuję, że może być nie za wesoło, także to jest takie moje zdanie tutaj. No teraz odnośnie właśnie tego, ten Iron First, to jest ta organizacja. Ja tam kiedyś z nimi rozmawiałem właśnie w hotelu, tak jak wspominałem, że oni są właśnie pro-putinowscy, że oni są, jak gdyby to powiedzieć, ruskie onuce w Irlandii, o tak. Ja z nimi rozmawiałem, tam była jedna babka, taka Sara, ona tutaj jest u mnie w znajomych, ja ją tam badałem, bo chciałem wiedzieć, co oni tam robią. No i tutaj ona tam czasami udostępnia nawet ciekawe filmy, które naprawdę mnie podobają mi się, bo wchodzą w moje tutaj poglądy polityczne, ale na przykład nie podobają mi się rzeczy, które ewidentne są prorosyjskie, czyli ja na przykład z nimi rozmawiałem odnośnie sytuacji na Białorusi, bo jak wiecie, moja żona jest z Białorusi, no ja tu zacząłem opowiadać, oni mordy otworzyli tak, że oni nawet o tym nie wiedzieli, że co Łukaszenka odpierdala tam w tym kraju, że za biało-czerwone skarpetki idziesz do ciurmy za to, że polajkowałeś jakiś wpis, który krytykuje władzę białoruską, idziesz do więzienia, no sorry, nie? I oni po prostu uważają, że Łukaszenka jest super, super ojciec narodu i takich właśnie gości potrzebujemy. Tak samo wypowiadają się o Orbanie, jak ja im powiedziałem, że on wprowadza limity na artykuły spożywcze i że on robi gazetki do marketów, co ma być sprzedawane, no to oni są w szoku byli. I tak oni myśleli, ale cały czas uważają, że wojny na Ukrainie nie ma, że to jest prowokacja Zachodu, że tam są te laboratoria, bo głównie to są takie osoby, które tutaj podobnie jak oni tam się nazywają, te spiskowcy nasi,
nie Republika, tylko Rola tam co prowadzi, co na Bambaju tam prowadzi te kanały. Ja już nawet nie oglądam tego debila. No to są właśnie tacy ludzie. No i jest taki koleś Derek Blair. On tam został teraz oskarżony o... On poszedł do białoruskiego... do ukraińskiego sklepu z odzieżą używaną i tam ludzie dawali po prostu jakieś tam dary, no, jakieś nieużywane rzeczy, kupowali nowe i dawali właśnie do tego sklepu. On tam, sklep się mieścił właśnie w tym, w korku, w centrum handlowym, w samym centrum, no i on tam dostał zarzuty, że dlaczego Irlandczycy nie mogą kupować u was, dlaczego wy wszystko macie za darmo i takie tam teksty. I ta babka, która jest właścicielką tego sklepu, ona go posądziła, no i musiał zapłacić, teraz odbyła się sprawa sądowa, musiał zapłacić chyba 150 euro kary, grzywny jakieś i tam jakieś prace społeczne chyba były za to, że nękał tutaj Ukraińców. No ale ogólnie to tam mała kara, tutaj nie ma czegoś takiego, że do ciurmy cię wsadzi. No ale koleś jest podobny do takich właśnie Brownów, czy jakichś innych, które jak oni tam się nazywają, ci, no... Kurczę, Osadowski i Jaszczur, no jak on ma, bo już wyleciało mi z głowy, zawsze przypomnę sobie. No to oni właśnie, on jest właśnie taki podobny do gości, którzy są ultra skrajnie antyimigranccy, także on tu ma problemy. No ale z drugiej strony trzeba przyznać, że robi dobrą robotę, bo tutaj za chwilę wam pokażę jego filmik, który nagrał. Ukazał całą tą sytuację z tymi nachodźcami, naszymi wspaniałymi inżynierami. Więc tu za tą robotę, którą zrobił, to duży plus. Jeszcze tutaj odnośnie, krótkie tutaj historii, przypomnienia. Ja tam robiłem filmiki kiedyś odnośnie tego protestu, bo ludzie się dowiedzieli, że przyjadą właśnie po Antoniarze tak zwani i jest tutaj dom przekształcony właśnie z B&B na... Ktoś go sprzedał do rządu i rząd tutaj musiał ich umieścić, ale że były protesty, dużo. No tak, w Fermoj mieszka ponad 10 tysięcy ludzi i 6 tysięcy ludzi podpisało petycję, czyli ponad 60%. Więc oni też musieli być, nie mogli też na wariata tutaj czegoś odwalić, więc zaczęli zwodzić. No i mieli najpierw przyjechać na święta Bożego Narodzenia, nie przyjechali. Później oni tam siedzieli w tym namiocie i czekali cały czas za tymi właśnie autobusami, które miały przyjechać. Oni się przeliczyli z tym, że nie obstawili wszystkich tutaj wejść, a oni postawili namiot tylko przed głównym wejściem, a zapomnieli, że za rogiem jest wjazd od tyłu i właśnie tą sytuację wykorzystała tutaj garda i wydaje mi się, że nie odrobili pracy domowej, więc tak to tutaj załatwili naszych protestujących. Więc zapraszam do oglądania tego filmiku i za chwilę jedziemy dalej z komentowaniem. So this is drone footage of Abbeville House. You can see it on the right there. And the laneway at the back is the back entrance. You can see on the road to the right, it's just cut out of the shot now, but the Gardaí have blocked both sides of the road. And these are the migrants moving in. People on the scene told me that there were two children and two women who were offloaded from the buses first, and the remainder were men of African and Middle Eastern descent. Here you can see the Gardaí with their luggage trailer. The luggage has been taken out. Gardaí are swinging the trailer around to be taken away. You can see the two Garda vans there just on the right hand side of the screen, just cut out of the shot again, but that's where they blocked the road, Rathealy Road, and they also blocked a road over to the left, so there was no way to access this section of
Road. A local man told me that he was walking his dog and the Gardaí prevented him from walking down the footpath. Clearly see three Garda vehicles blocking the road on the right hand side. They're speaking with some of the protesters from the tent. One of the Garda reportedly told the protesters that this protest is over now. There was allegedly three minibuses full of people. Zobaczyliście sobie tutaj działanie policji. Policja zablokowała ulicę główną, tam gdzie był ten namiot tych protestujących. Zablokowali i tylnym wejściem podjechały trzy autobusy pełne naszych bohaterów i na początek wysiadły bodajże dwie kobiety i dwójka dzieci, bo w ogóle to taka bajka była, bo myśmy, pamiętam, jechali w niedzielę do sklepu, właśnie przejeżdżaliśmy obok i ja się pytam mojej żony, dlaczego nie ma tego namiotu, nie? Ona mówi, że tam oni doszli do porozumienia, że będą same kobiety i dzieci w tym budynku, nie? I w ogóle tam plotki takie poszły właśnie na mieście, że tak ma być, ale wyszło zupełnie inaczej. No i tutaj, jak widzieliście na tym filmiku z drona, oni po prostu przyjechali drogą, która prowadzi w ogóle od jak się nazywa to miasto, tam taki zameczek jest. Już zapomniałem, kurczę. No właśnie, Leesmoor się nazywa ten. I oni właśnie tu przyjechali od tej strony. Tak, tu właśnie patrzę na mapę teraz. I oni wjechali, aha, tutaj jest, tak. I oni wjechali tu, dobrze patrzę, tak, drogą 666. I oni tutaj przyjechali, zaparkowali Abbeville House, no, możecie sobie zobaczyć tutaj. No i co, no i oni wyładowali te swoje toboły wszystkie. I jeszcze pamiętam, on tutaj opowiadał, że gardziarze nie chcieli przypuścić ludzi, którzy wyszli, na przykład tam facet wyszedł z psem na spacer i dopóki akcja wyładowania tych tutaj naszych bohaterów nie zakończyła się, dopóki on musiał czekać, zanim oni to skończą. No trochę, kurczę, jest pokazane właśnie, że państwo ma w dupie obywateli, nieważne co tam zrobią, oni zrobią tak po swojemu, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. No i teraz rozmawialiśmy tutaj ze znajomymi, oni powiedzieli, że policja już chodzi, wyobraźcie sobie, 60 ponad osób, głównie to mężczyźni, nie wiadomo, czy są karani, no pewnie nie, no, w ogóle nie udokumentowani, co się z nimi dalej stanie, nie wiem, czyli to będą żyli w tym domku przez nie wiadomo jaki okres czasu, ale to jest trochę, kurde, przegięcie pały, bo naprzeciwko jest park i plac zabaw, tam dzieci przychodzą z matkami, obok za rzeką, tak jak pokazywałam wcześniej, jest ten budynek przeznaczony dla Ukraińców, tam same kobiety i dzieci są, więc nie wiem, tam kwestia czasu. No i też czekam do pierwszego jakiegoś tutaj spotkania lokalnych ludzi właśnie z nimi. No ale wydaje mi się, że ludzie już teraz powinni bojkotować tą całą gardę, zablokować w cholerę ich i nie wiem, zasypać jakimiś tutaj podpisami, że nie wyrażają zgody na właśnie na tą całą sytuację, jaka została. Także no nie wiem, kurczę,
Trochę się obawiam właśnie, że zaczną się jakieś tutaj zadymy właśnie i tu może spowodować jakieś tutaj nasilenia przemocy tutaj wobec tych tu przybyszy. No ja mówię tak, ja mam poglądy takie, jeżeli ty przyjeżdżasz tutaj z jakiegoś kraju, to się spróbuj wkomponować w ten kraj, zasymiluj się, a oni po prostu nie chcą się zasymilować, ci przybysze z Bliskiego Wschodu, tylko daj. Czekają tylko na benefity, no przecież tutaj jesteśmy w trakcie wyrabiania właśnie paszportu dla mojej żony. Wszystkie rzeczy, które miały być spełnione, zostały spełnione, zapłaciliśmy pieniądze i czekamy cały czas na paszport. I ona jest właśnie, moja żona jest właśnie na takiej grupie na Facebooku, które tam są i Hindusi, jacyś Pakole, jacyś tutaj Afrykańcy. No i tam ludzie piszą, że przyjeżdżają, normalnie po pół roku dostają paszporty, nie? Oni tam czekają, niektórzy ci, co tu przyjechali, na przykład tam Angole, czy Amerykanie, czy jacyś inni Polacy, czy mówię, tak jak moja żona z Białorusi, czekają po 2-3 lata, żeby dostać paszport, a w pierwszej kolejności dostają goście, którzy w ogóle żadnego wkładu w to państwo nie przekazali. W ogóle nie wiem, czym oni się tutaj kierują. Pewnie idą wszystkie rozkazy z góry. No jest normalnie, tym bardziej, że był ten Brexit, no to tam też parę tysięcy ludzi aplikowało o paszport irlandzki, bo tutaj przebywają na przykład od 5 lat wzwyż i oni też podawali, czy na przykład mają jakieś tutaj rodzinę, która jest po prostu po części pochodzi z Irlandii, więc no, parę dziesiąt tysięcy, wydaje mi się, ludzi aplikowało ten paszport i tam był już paraliż. I teraz tym bardziej, że przyjeżdżają ci nachodźcy, no to już ci ludzie, którzy grzecznie czekali na swoją kolej, są odsuwani po prostu w inną kolejkę. No i tam moja żona mi czasami raportuje, co tam za gości dostają paszporty. Nie? No, przyjechał jakiś typ z Czadu, dostał paszport po 6 miesiącach, czyli pół roku, no to sorry. Nie wiem, co oni mają tam za warunki dla nich, ale no, to już jest lekkie przegięcie. No i co taki koleś ci wniesie do tego kraju? Oni nie chcą się asymilować, nie chcą się w ogóle wiązać tutaj z lokalną społecznością, tylko oni tam żyją w swoich tutaj gettach jakichś. Także ja tego nie widzę. Także sytuacja się wyjaśniła, jeżeli chodzi o przyjazd tych chłopaków tutaj, mężczyzn naszych. No i będziemy, wydaje mi się, w niedalekiej przyszłości już będziemy słyszeć jakieś pewnie ciekawe historyjki odnośnie wybryków naszych tutaj przyjezdnych. Także to chciałem tyle tutaj przedstawić wam. No to pierwszy temat mamy zaklepany odnośnie naszych tutaj przybyszy na pontonach. Chciałbym się zająć teraz tutaj krótkim omówieniem, głównie przy pomocy wpisów tutaj Sławka z kanału Kamikadze, najsamotniejszy z jeźdźców. Więc tak, zaczniemy może, tu mam trzy tutaj posty, które on udostępnił. Praktycznie zgadzam się w 100% to, co on tutaj pisze. Więc tak, Putler powiedział, że zemsta na terrorystach będzie straszliwa, że zatrzymano ludzi, którzy próbowali uciec oczywiście na Ukrainie, co sugeruje, że z Ukrainy zostali wysłani. Zupełnie przypadkowo ogłosił z SMS-ami mobilizację na wojnę z Ukrainą. Dęte są zeznania tych niby terrorystów. Na filmikach widać, że to jakieś kompletnie roztrzęsione żulaki. Oni mówią, że ktoś kompletnie im nieznajomy odezwał się do nich na tym telegramie i zaproponował im 1 000 000 rubli, 44 tysiące złotych, za dokonanie rzezi w Rosji, z czego 500 000 rubli miało iść do jednego z nich jako szefa tej rzezi. Połowę pieniędzy otrzymali z góry, zorganizowali broń i dokonali rzezi. Podczas przesłuchania Ruscy obcinają mu jego ucho i każą mu je zjeść. To tak a propos realiów, jak takie przesłuchanie wygląda. Mam wrażenie, że te żulaki przyznają się do wszystkiego. No tak, to są typowe tutaj metody KGB, czy tam jakichś innych służb rosyjskich. Oni tam się nie pieprzą w tańcu, więc mamy to, co mamy. No tu jeszcze możecie sobie zobaczyć w tle, co właśnie te filmiki. Nie chcę puszczać z głosem, bo ja dostałem tutaj już jak to mówią, ostrzeżenie od Face'a, że udostępniam jakieś tutaj filmy o treści bardzo brutalnej. Więc przeczytam kolejny tutaj, jak to się nazywa tutaj ten post. Ruscy podczas przesłuchiwania domniemanych terrorystów
Jednemu wydłubali żywcem oko, drugiemu obcięli ucho i kazali je zjeść, trzeciemu złamali nogę, a czwartego podłączali jajami do akumulatora. Możecie sobie zobaczyć to zdjęcie. Uzyskali w ten sposób dziwne zeznania o anonimowym kontakcie, który im zlecił taką robotę. Ja zaś przeczytałem wywiad z rosyjskim politologiem Iwanem Preobrażeńskim. On twierdzi, że sytuacja jest co najmniej dziwna z zatrzymaniem białej renówki w Briańsku. To jest ponad 400 km od Moskwy i według gościa niemożliwe jest tam dojechać piątkowy wieczór w trochę ponad 5 godzin. Gość mówi tak. Nie mieszkam w Rosji od 10 lat, ale spędziłem w Moskwie większość dorosłego życia, opierając się dodatkowo na zdaniu osób, które nadal tam mieszkają. Mogę z pewnością powiedzieć, że wydostanie się z miasta w piątkowy wieczór zajmuje 2-3 godziny. Tyle przeciętnie przedziera się przez korki do obwodnicy, bo z Moskwy akurat wyjeżdża cała ludność mieszkająca na przedmieściach. Podejrzani o zamach to Tadżycy, więc po prostu nie mogli dojechać do obwodu briańskiego w 5,5 godziny. Żeby było to wykonalne, musieliby jechać na sygnale na odcinku prawie 400 km. Trzeba być szaleńcem, żeby planować drogę ucieczki z Moskwy w piątkowy wieczór. Ogólnie w ruskich mediach jest wiele wersji. Jedno z nich jest to, że to byli członkowie walczącego po stronie Ukrainy Legionu Wolności Rosji. Tylko mieli doklejone brody. Tak czy inaczej, za całe sprawstwo obwiniana jest Ukraina oczywiście. No i tutaj mamy kolejny tutaj wpis. No i tutaj w 100% się też z nim zgadzam, bo nie popieram terroryzmu i nie popieram tego, co się tam odwaliło. No, cywile nie powinni w ogóle być zamieszani w to, jeżeli prowadzisz z kimś wojnę, to napieprzacie się pomiędzy żołnierzami lub niszczysz jakieś cele, które mogą pomóc właśnie w prowadzeniu wojny. Jakieś tam rafinerie czy jakieś zakłady przemysłowe, które przekształcone są w zakłady zbrojeniowe, więc no, trochę to jest, jak to mówiąc, niehumanitarne niż atakować bezbronnych cywili. No ale Ruski, jak widzieliśmy na wcześniejszych filmikach, atakował rakietami różne tutaj cele, obiekty cywilne, więc godne pożałowania. I tutaj przeczytam ostatni już wpis Sławka. Mimo że delikatnie rzecz ujmując, nie przepadam za Rosją, jej obywatelami i przede wszystkim władzami, to nigdy bym nie powiedział, że bardzo dobrze, że zginęli tam cywile. Normalny, średnio cywilizowany człowiek nie popiera terroryzmu i mordowania bezbronnych ludzi nawet w Rosji. Przypomnieć tylko pragnę, co nasi turbo często rozmodleni patrioci pisali i mówili po 7 października zeszłego roku, gdzie Hamas zabił 1200 cywilów w jeden dzień i oprowadzono 240 osób. Tak wielu szlachetnych łączycieli kropek się z tego cieszyło. No i tutaj podsumowując moje tutaj kilka uwag. No na początek chciałbym jeszcze wam tutaj powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie miałem konto na TikToku, takie założyłem sobie, nie wiem, chyba 3 lata temu czy 2 lata temu, jakoś tak, jak zaczęliśmy jeździć na te wycieczki tutaj, to mówię, ponagrywam, może tam ludziom się spodoba czy coś takiego. I wrzucałem tam filmiki, żeśmy jeździli tam po różnych miejscach właśnie w Irlandii. I tam ludzie lajkowali, tam miałem po 300, po 1000 wyświetleń na filmik, także tam nie było szału, ale później gdzieś około, kiedy to było, za 2 albo 3 miesiące temu, jest taka tutaj opcja w internecie, że możesz sobie ściągać filmiki, czy tam z Facebooka, czy z Instagrama, wpisujesz sobie tutaj hasło, że chcesz ściągnąć filmik i pokazuje ci się w wyszukiwarce opcja i wrzucasz ten link, kopiujesz go po prostu, jakiś tam filmik ci się podoba na Facebooku, kopiujesz go i wrzucasz i on ci się zgrywa, masz po prostu cały filmik nagrany tam na telefonie, możesz sobie robić z nim co chcesz. No i tak ja tak sobie pomyślałem, mówię, kurczę, może by coś na TikToku coś zrobić, bo tyle ludzi tutaj to ogląda, jest lepszy niż na pewno YouTube, bo bardzo dużo ludzi ogląda te krótkie filmiki, więc 20-30 sekund jakieś filmiki i ludzie po prostu to oglądają. No i tak pomyślałem, pościągałem kilka filmików, które się cieszyły bardzo dużym powodzeniem na Facebooku. No i pierwszy filmik, jaki mi się udało przekroczyć barierę pierwszego miliona, wyobraźcie sobie, był taki filmik matka jest karzełkiem i jej syn robi tutaj pranki różne.
No i tam miałem bodajże chyba, jak opublikowałem w tydzień, 1,5 miliona. No i ludzie zaczęli się tam dołączać. No i mówię, kurczę, może faktycznie coś tutaj wypali. No i zacząłem tam udostępniać kilka filmików. No pierwszy filmik, jaki tam miałem. I tak mówię, zacząłem tutaj udostępniać różne filmiki. Kupowałem je z Facebooka głównie. Czasami tam udawało mi się z Instagrama. No i pierwszy filmik, który mi zablokowali, był... Włączyli mi po prostu głos. Nabiłem ponad 500 000 wyświetleń odnośnie tutaj krytyki paneli słonecznych. No i tam zamiast paneli słonecznych oni reklamowali, to był jeszcze Dovboard z jakimś tutaj profesorkiem i oni tutaj reklamowali takie tabletki, które są produkowane, które się wkłada na przykład do specjalnego tutaj pojemnika i on generuje ileś tam kilowatogodzin prądu. Więc to za to mi zablokowali. To był chyba filmik bodajże z jakiegoś tutaj kanału, kurczę, nie jestem pewien, ale jakiś tutaj kanał odnośnie nowych technologii, czy coś takiego. No i później mnie zbanowali za... Dali mi ostrzeżenie, że ja udostępniam rzeczy, które nie są sprawdzone. Tam było coś o wychowaniu w niemieckiej szkole. Tam jakiś tutaj Arab zaczął tam capać i pobił nauczycielkę. Niby to pisali, że to był fake, że to był taki eksperyment społeczny, chcieli zobaczyć reakcję tutaj nauczycieli i uczniów. No i za to dostałem też bana. Później tam też miał parę dziesiąt tysięcy wyświetleń. Później tam za jakieś głupoty tam powrzucałem jakieś bzdury o gejzerach. No i później jeszcze znalazłem filmik, chyba on był z Planet, mi się wydaje, ten program Planet, i tam było właśnie o chińskim łazie, nie? Taki, ta ekologia, te wszystkie pierdoły, i to było obnażone cała tutaj hipokryzja tych gości, którzy nagabują właśnie do kupowania tych paneli słonecznych, do tych wiatraków wielkich, i one wszystkie są produkowane właśnie w tych Chinach, i tam po prostu na przykład w tych wiatrakach pokazują, że tyle i tyle jest wytwarzana energia, a okazało się, że te dynama, które tam są, wielkie dynama, one po prostu nie generują takiej energii, jaka była tutaj napisana w instrukcji. Tu głównie chodzi o te przydomowe wiatraki. No i za to mnie zbanowali i dali mi ostrzeżenie, że następnym razem, jak coś tutaj odwalę, to zablokują mi konto albo zlikwidują. No i tam mówię, pierdolę. W międzyczasie mi tutaj doszło mi ponad 30 tysięcy obserwowanych, głównie to Polacy, głównie to osoby właśnie też myślące podobnie, i ja tam wrzucałem polityczne później jakieś tam wrzutki właśnie filmów politycznych i przeplatane były właśnie ze śmiesznymi filmikami, tu jakieś absurdy też pokazywałem lewackie, no i pewnego dnia, chyba to było 2 tygodnie temu, chciałem coś wrzucić i moje konto zostało zablokowane i zlikwidowane, więc miałem ponad 30 milionów wyświetleń filmików i 1 milion polajkowań, no i 30 tysięcy obserwujących, więc tutaj chciałbym wam powiedzieć tutaj tą historyjkę, bo do czego zmierzam. Ludzie, którzy używają tych social media, to oni po prostu myślą, że to będą robić tam jakieś tańce, jakieś te pierdolety, no ale dużo ludzi używa ich do rozprzestrzeniania informacji jakiejkolwiek, więc jest wiele rzeczy, które TikTok nie może tego przefiltrować, i ona przechodzi przez tą cenzurę całą. I na tych TikTokach właśnie dużo ludzi wrzuca rzeczy, które nie spodobają się władzy. No i to mamy przykłady właśnie tych uchodźców, tych wszystkich tutaj zielonych ekoterrorystów, którzy wprowadzają na siłę ten zielony ład cały tutaj. I wydaje mi się, że w tym roku i w przyszłym roku być może to będzie kluczowy rok dla naszych tutaj wszystkich spiskowców, bo ludzie mają tego dosyć. Dużo ludzi używa tych social media, widzi co się dzieje. Nie pokazują tego w ogóle żadne media mainstreamowe. Nie pokazuje praktycznie nic. Tak jak opowiadałem wam o tym gościu, który dostał 150 euro teraz kary za wtargnięcie do sklepu i powiedzenie tego, co myśli właśnie o ukraińskich tutaj sklepach, że to tylko dla Ukraińców. I
I tacy ludzie mogą wygrać wybory, mogą wybrać elekcję. No widzimy przecież, co się dzieje w Holandii, co się dzieje tutaj we Francji, w Niemczech przecież. No i obawiam się właśnie, że tacy właśnie prawacy, ultraprawicowi ludzie mogą dojść do rządu. Będzie ciekawie, bo na pewno pogonią tych lewaków, co bardzo będę tutaj wspierać. Ale jeżeli skończą z lewakami, dojdą do ciekawych może tutaj wniosków, żeby może narzucić jakieś zamordyzmy, więc może być ciekawie, jeżeli chodzi o to. No i tutaj mamy tą agendę 2030, no, że tam opisane jest, że należy zlikwidować właśnie hegemonię Stanów Zjednoczonych. Kto jest wrogiem Stanów Zjednoczonych? No wszystkie tutaj te kraje BRICS-u, wszystkie kraje, które rozwijają się, no głównie tu Rosja, Chiny. I oni by tutaj stworzyli ciekawą koalicję. No ci wszyscy tutaj zwolennicy ruskiego miru, no i chińskich tutaj ekologii, no mogą wprowadzić nam taki zamordyzm jeszcze gorszy niż te lewaki. Ogólnie uważam, że możemy się tutaj obudzić z ręką w nocniku, bo mamy... Nie tak dawno mieliśmy tutaj tą drugą wojnę światową, no i tak samo robił Adolf Hitler, nie? Który z małej tutaj grupki fanatyków zrobił praktycznie nazistowski kraj. No i być może połączenie takich fantastów w różnych krajach da właśnie taką unię, która będzie robić czystki na ulicach właśnie z tych wszystkich, no nie wiem, teraz fantazuję, odbiegam w ogóle od jakichś tutaj zdrowego rozsądku, no ale w filmach widzieliśmy, że są czystki, ludzie muszą się zamknąć o godzinie tam 20 i nie mogą nikogo wpuścić po tej godzinie, no i w ciągu nocy wychodzą goście, wychodzą bandy i gonią tych wszystkich, którzy pozostali. No i tak samo może być tutaj, mogą być sytuacje podobne jak w tych filmach debilnych, które pokazują, że po jakiejś tam godzinie jesteś w niebezpieczeństwie, więc należy się tutaj ukryć, coś takiego. No nie wiem, ale ja widzę tutaj bardzo duże zagrożenie ze strony właśnie takich ultraprawicowców. Ja jestem za tym, żeby nie wpuszczać tych ludzi, którzy nie są zweryfikowani. A jeżeli człowiek przyjeżdża z rodziną i chciałby tutaj znaleźć lepsze życie, bo to każdy z nas tak zrobi, piznął tą Polskę w cholerę, pojechał na emigrację, zaczął zarabiać, osiągnął jakiś tutaj poziom lepszy na pewno niż w kraju, kiedy wyjeżdżał. No i nikt by nie chciał po prostu tego wszystkiego zostawić, tego czego się dorobił. I tu przyjedzie ci jakiś kurde koleś, który szuka jak gdyby benefitów. No nie wiem, czy to jest opcja właśnie dla państwa, które nie może pozwolić sobie na przyjmowanie ponad 200 tysięcy. No teraz mamy 260 tysięcy w Irlandii przyjętych uchodźców razem z Ukraińcami. No w tym roku nie wiem, ile będzie, trzeba czekać na kolejne tutaj statystyki, no ale może być, że ta kwota przekroczy 350 tysięcy na przykład. Bo widzimy dużo właśnie filmików, gdzie przyjeżdżają hordy. Także to moje tutaj takie jak gdyby przemyślenie. No jeszcze tutaj zacząłem oglądać ten filmik, który jest bardzo popularny na Netflixie. Zaraz zobaczę, chyba Trzy Ciała. Zobaczę, jak to się nazywa. On się nazywa Problem Trzech Ciał. No i film trochę się zawiodłem, bo spodziewałem się czegoś lepszego po reżyserach Gry o Tron. No nie wiem, no 4 odcinki dopiero oglądałem, no niby tam trzymam napięciu, coś tam jest, ale nie kumam kilku rzeczy tam. Chciałbym tutaj wrzucić urywek, ale nie mogę, bo tutaj pewnie będą zaraz prawa autorskie, więc polecałbym włączenie pierwszych kilku minut pierwszego odcinka, jeżeli możecie sobie włączyć. Tam będzie pokazana scena, jak to wygląda właśnie w Chinach, jak to wyglądało, bo tam było chyba lata 60., jak sfanatyzowani byli właśnie ci działacze partii. Możecie sobie włączyć to i tam jest pokazany właśnie obraz, jak ktoś, kto się wyłamał właśnie z ogółu, tutaj z całości ludu pracującego dla słońca narodu, jakim był ten psychopata,
jak on się nazywał, właśnie Mao Zedong, tak jest. No i to macie pokazane, jak to wygląda, cała tutaj otoczka. Koleś został zabity praktycznie na oczach córki, został zmaltretowany przez fanatyków, więc mam nadzieję, że takie coś się tutaj nie wydarzy, nie będzie miało żadnych tutaj konsekwencji. Te wszystkie tutaj rządy, jeżeli by ultraprawicowcy by doszli do rządu, więc do głosu, więc mam nadzieję, że nie nastąpi to, ale wszystko możemy się spodziewać. No, wydaje mi się, że jest jakiś tutaj plan tych naszych, jak to się nazywa, szarych elit, czyli tych wszystkich Szwabów, tych innych oszołomów, którzy chcą władzy. No i nie wiem, no takie jest moje zdanie tutaj odnośnie tego. Trzeba po prostu obserwować i nie dać się zwariować. Także jeszcze tutaj oglądałem na kanale Zero, zaraz wam tutaj wrzucę jeden kawałek odnośnie wypowiedzi pana Ziemkiewicza i trudno się z tym nie zgodzić, więc odnośnie naszej tutaj przywary, którą jest podpierdalanie, no, tak łagodnie mówiąc, za granicą. Naprawdę my jesteśmy ciężkim narodem, ciężkimi przypadkami, więc wydaje mi się, że to, co powiedział tutaj Ziemkiewicz, to jest w jakichś tam procentach prawdą. No ja akurat spotkałem się z kilkoma właśnie takimi przypadkami, że za 50 centów koleś, kurczę, podpierdolił ciebie do szefa, a jak dostał już władzę, to no, próbował cię dojechać. Mówię, no ja pracuję teraz też właśnie w tej firmie, to jest ekipa właśnie Chorwatów, nie? To oni tam dzielą i rządzą właśnie na linii i oni praktycznie mają dużo do powiedzenia. Oni narzucają właśnie tempo, no i tak to tu wygląda. A jeszcze tutaj w ogóle a propos polskich klimatów jeszcze chciałbym tak na zakończenie tutaj powiedzieć jedną sprawę. Właśnie mój szef będzie jechał do Gdyni pod koniec właśnie czerwca. No i szukam na 2 tygodnie chaty dla niego, na 4 osoby. No i tam kontaktowałem się z kilkoma właśnie firmami w Gdańsku, tam firmy, które wynajmują domy, nieruchomości czy apartamenty. No i wysłałem bodajże w środę maila z zapytaniem właśnie o dostępność jednego domu, bo tam właśnie korporatywne właśnie nieruchomości można wynająć. No i zadzwoniłem do babki, babka, to był piątek. Babka odbiera telefon, taka, kurczę, nie wiem, zaspana, czy to była chyba pierwsza godzina po południu, u nas pierwsza po południu, a w Polsce druga. No i pytam się babki, czy dostała moją tutaj wiadomość, bo w środę wysłałem, chciałbym wiedzieć, na czym stoję, czy jest taka możliwość. Ona mówi, że proszę zadzwonić, przypomnieć mi w poniedziałek. Mówię, no ale dzisiaj pani niczego nie może zrobić. Mówię, no czy pan zwariował? Przecież jest piątek, druga godzina. Ja zgłupiałem, nie? Jeszcze masz 3 godziny do godziny 17, bo pracujecie do 17. I ona mówi, to pan mi wyśle maila w poniedziałek i będziemy w poniedziałek myśleć. I ja zgłupiałem, mówię, ja pierdolę, co jest tutaj, o co tu chodzi? No i później mówię, kurde, mogę ją tam opierdoczyć. No ale zamurowało mi, nie? Mówię, ja pierdolę, żołd, bez kitu. Z tym wszystkim, co tutaj przez kilka właśnie tygodni widzę, czytam, to nic się chyba nie zmieniło w tej Polsce. Jest chyba jeszcze bardziej gorzej, bo każdy ma wyjebane swoją robotę, idzie, odpyka swoje i bierze pieniądze i myśli o swojej dupie. No trochę, kurczę, nie za bardzo to wygląda, bo spodziewałem się innego traktowania. Jeżeli ktoś chce zostawić parę tysięcy złotych i takie ma podejście, no to sorry. No nic, dobra, to sobie zobaczcie jeszcze tutaj tego Ziemkiewicza i kończymy. Trzymajcie się, na razie. W 1997 roku robiłem reportaże dla TVP, które jeszcze nigdy nie poszły na antenę, bo się zmieniło kierownictwo i moje reportaże w większości poszły do kosza. Szkoda, bo były bardzo fajne. I dużo tam było. Między innymi zmierzyłem się z problemem
tych wiz, które bardzo Polaków wtedy bolały, że wszystkie nacje do Ameryki wjeżdżały na wizach turystycznych, a Polacy nie. No ale jak się szło do Amerykanów, Amerykanie mówili, no sorry, ale my mamy takie przepisy, że jeżeli jakaś nacja powyżej iluś tam procent łapiemy ludzi na łamaniu prawa na wizach turystycznych i na pracy na czarno, no to nie dajemy tych wiz i jest procedura zaostrzona. No i ja poszedłem do takiego immigration office z kamerą i go pytam, czy to prawda, że Polacy tak bardzo łamią te bardziej niż inni. On się popatrzył, nie, tylko wie pan, to jest tak, jak Kubańczyk ma pracę na lewo, czy tam jakiś Meksykanin, czy inny, to inni Kubańczycy, inni Meksykanie murem go bronią, mówią, nie, panie władzo, tutaj ten pan, nigdy w życiu go nie było, przechodził, przypadkiem wziął ten młotek, tak sobie macha, bo tańczyliśmy tutaj kaczucze, prawda, z młotkami i to absolutnie, przepraszam bardzo, ale panów podejrzenia są całkowicie nieuzasadnione, pani tu przyszła w tym filtrze i w nim wychodzi i tak dalej. A wie pan, Polak jak dostanie pracę, to ja mam następnego dnia 3 donosy od innych Polaków. No to ja muszę iść go sprawdzić, dlatego wychodzi w statystykach, że Polacy nie mogą mieć wiz, bo na siebie donoszą. I no, sam padłem tego ofiarą, więc wiem, jakie ludzie wypisują. Jakiś, słuchaj, przyjeżdża z Anglii, przyjeżdża taka kobieta, z którą dyskutowałem w Muzeum Sztuki Współczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej, ona przyjeżdża i mówi, słuchajcie, jak podałam, że tu będę w Warszawie, to do mojego szefa na uczelni przyszedł list od profesora, i tu też pominę nazwisko, bo nie chcę, żeby było uwieczniane w przypisach do mojej biografii kiedykolwiek, że ja tu przyjeżdżam z faszystami jakimiś rozmawiać i że ja mam natychmiast ogłosić, że ja nienawidzę tych ludzi, bo oni są nieinkluzywni, nieinkluzywni i w ogóle prześladowcy i tak dalej, faszyści, bo jak ja tam pojadę, to on do mojego rektora napisze i on mi załatwi, że mnie wyrzucą z tej uczelni angielskiej. No, oczywiście poszła z tym do rektora, rektor powiedział...